We wtorkowy poranek piłkarze Bytowi Bytów przeszli testy wydolnościowe pod okiem profesora Zbigniewa Jastrzębskiego i jego zespołu. Polegały one na przebiegnięciu kilku serii odpowiedniego dystansu w coraz to krótszym czasie. Trzeba się uśmiechać. 3, 2, 1. Jesteśmy po testach wydolnościowych Bytowi. Jak pan się czuje właśnie po tych testach? No, czuję się dobrze. Na tyle, ile, na ile mogłem, przebiegłem ten test. Nie wiem, jak wyniki trenerzy, sztab szkoleniowy oceni. Po to są te badania, żeby jak najlepiej się przygotować do rundy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Powodem do przejścia do Bytowi była postać Tomasza Kowarskiego? No na pewno. Współpracowaliśmy razem we flocie, współpraca dobrze przebiegała. Jestem zadowolony. Profesjonalnie wszystko wygląda u trenera. Także to na pewno miało wpływ. W Bytowie może kiedyś robić taka już mała flota, bo też Tomasz Witerski, też Dawid Kort, no chyba będzie panu radzi. No na pewno łatwiej będzie troszeczkę tutaj funkcjonować, ale drużyna też jest fajna, chłopaki dobrze nas przyjęli, także jest fajnie. Ostatnie 4 lata we flocie, nie szkoda było, nie był żal panu właśnie opuszczać Świnoujście? No na pewno, po 4 latach zawsze jest żal opuszczać jakieś miejsce, ale tak potoczyły się losy klubu, że nie było praktycznie co zbierać i nie miałem tak za bardzo wyboru, jak poszukać sobie nowego klubu. Wylądowałem tutaj w Drutek Zbytowi i jestem zadowolony z tego powodu. Przecież 4 lata we flocie, jeszcze będzie 4 lata w Polkowicach, to może teraz 4 lata w Bytowie. No zobaczymy jak to się wszystko poukłada. Nie miałbym nic przeciwko temu na pewno. Czas pokaże. Nie boisz pan trochę konkurencji? Bo to jednak czy Krzysztof Bąk, czy Łukasz Wróbel na pana miejsce no mogą skoczyć? No na pewno się boję. Nie przyszedłem też, nikt mi tutaj nie zagwarantuje miejsca w pierwszej 11, także rywalizacja będzie. Myślę, że to będzie zdrowa rywalizacja i kto będzie w lepszej dyspozycji wyjdzie na boisko. Dziękuję, że powodzenia. Dzięki.